kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szawnie w Zdroju. Szczawieńską ziemię w znaku jasnogórskiego obrazu. Przedszkolaki, takie małe nieboraki, ledwo nas od ziemi widać, ale chcemy cię przywitać. I rośnie w nas częstochowska pani, co nas nawiedzasz w królewskim pochodzie. Chwała jasnej góry, w niebiosach wielbią cię anioły. Matko Najświętsza, przyszłyśmy tutaj do ciebie, my matki polskie parafii w Szczawnie Zdroju. Matko Boża, Królowo Polski, jasnogórska orędowniczko nasza, dziś, gdy gościsz wśród nas w twym cudami słynącym wizerunku, jakże radośnie witamy cię, Matko nasza. Święty Łukasz na blacie stołu świętej rodziny w Nazarecie. Ale to legenda. Natomiast źródła historyczne sięgają dalekiego Konstantynopola, zamierzchłych czasów, kiedy to cesarzowa Eudoksja odnalazła ten obraz i wtedy był on już tak stary, że nikt nie pamiętał, skąd pochodził. Dzięki Tobie składając, chwałę,
i rozdał on swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. A będzie